Włączam. Sorry, ale były akurat wejścia. Jakieś ruchy się zrobiły. Muszę sprawdzić, co tu się działo. Aha, dobra, na funcie, dlatego są te spadki na funcie, bo są za 21 minut wiadomości. Dobra. Lećmy z tematem. To Mojka, mógłbyś tam to Euro CHF pokazać, czemu na baj wszedłeś? Już, Euro CHF. Euro. Patrz. Była szpila, do tutaj zrobiło podwójny, nie? I tutaj się zrobił knot, tak jak tu. Ale później wróciło i następna się otworzyła. Prawdopodobnie ten drugi knot jest po to, żeby tu stop lossy wywalić. I polecam do góry. Po prostu patrzyłem, leci i nagle się zatrzymała. No teraz nie wrócę tego, bo ci pokazuję od razu całą świecę, nie? Ale ja widziałem, jak ona się buduje, nie? I po prostu to był duży knot. No. Ona doszła i się zaczęła cofać. A na tą czerwoną linię w tym William nie patrzysz, że jest tak nisko? Poczekaj, bo tu jest godzina. Ja tu widziałem, że jest, zobacz, na 4 godzinach, że zakręca, nie? No teraz tam, patrz, teraz ta świeca, nie? Czy to była ta druga czerwona? No to ona to w nich stała. Inaczej to wyglądało. A mamy trend, zobacz, trend mamy wzrostowy. I tego się trzymam, nie? Trendu wzrostowego. Zobacz tutaj, jak wygląda. Po prostu zrobiło drugie dno. Fajnie wyglądała ta świeca. Był knot duży, tak jak tu. Tak sam wyglądał. Później zeszło i zrobiło następne. I mam nadzieję, że to jest tylko po to, żeby wywalić tutaj te stoblosy, bo tu są stoblosy. Okej, dzięki. A ta, zobacz, a ta RSI inaczej teraz wygląda, bo przez to, że ta poszła na dół, to RSI inaczej wygląda. Może poczekaj, może mi się uda wrócić i będzie widać to RSI. Wróciło? No nie wiem, czy to będzie widać, nie? Tak, ale się przyjrzy. Nie, nie było widać. To od razu wyskoczyło. No spokojnie, myślę, że to odbije. Dziś 11. Myślę, że będzie ok. Dobra, to wczorajsze. Audi Cut. Ten take profit tu był. Tam się w jednym pojebałem z tym. Pojebałem się. To było z stoblosem i mi zebrało dużo, no funt do jena. Dobra, tu był take profit. Co ja zrobiłem? Kurde, usunąłem wszystkie. Dobra, Audi CHF na pewno był. No, tu był take profit. Audi jen. Tu nie mieliśmy, Audi USD to byłoby teraz na sela, CAD CHF nie mieliśmy, CAD JEN to mamy na sel, na sel, nie tu był rano, nie tu był ten, take profit, bo to było na noc, ok. EuroCAD. Tego nie mieliśmy. EuroAUD. Też nie mieliśmy. Jeszcze sprawdzę. Nie mieliśmy. Euro.
No co mieliśmy przed chwilą? Euro USD mi chyba było, nie? Nie, nie było. Euro funt też nie było. Euro yen. To był take profit czy stop loss? Funda AUD wczoraj? Jak my wchodziliśmy? WP AUD. Nie, to był jakiś stary musiał być. GBP AUD chyba dzisiaj podawałeś. To było na dzisiaj? Czekaj. Tak, dzisiaj na baja. Dobra, dzięki. No to trzymamy. No i zobacz, jak jest za 20 minut są te wiadomości, to oni przeważnie wyciągają w drugą stronę. Więc zauważyliście. Zobaczymy, czy się skończy. Wszystkie funty płynie do góry. GBP AUD było. GBK nie było, ale był CHF. Dokładnie, CHF. Tutaj co zobaczyłem. No i tu też znowu nie widać. Tu była fajna szpilka, była na 7,9, nie? I szła do góry. Szła do góry i mówię, może koniec już. Ale wiadomości wyciągają. Trzeba czekać. Fund yen. No to mnie zrobiło w konia właśnie. Później pomyliłem tam z tym stop lossem. Ale tu będzie wejście. Trzeba poczekać na jedynce. O, na jedynce już wychodzi. I to będzie za... Momencik, za momencik. Dobra. GBP. Dolar, take profit. USD CAD mieliśmy? No teraz, która godzina to mieliśmy? USD CAD. USD CAD. Po prostu. Dobra. Myśmy stop lossa. USDCHF. Tu jesteśmy, że... I dajcie baja od razu USDJN. Dobra. Dwadzieścia pięć pipsów. Godzinę stop loss. Jaką pogodę macie? U mnie dzisiaj taka mgła była rano. Czy nic nie było widać? 25. Okej. Okay.
Dobra, teraz to mamy. I tu zapolujmy na to, na tego funta. O której to było? 16 minut? Nie. 11 minut. Teraz zobaczmy na niższe interwały, co tu się dzieje. Tu jest doji na godzinie. Znaczy, czy będzie doji za 40 minut, się okaże, nie? Ale jest, zatrzymało się ewidentnie. Czwórka jest ok. RSI jest na środku, to jest poza 12 godzin. No jest głęboko. Radniowym. Szybka przecina. Zaczyna się wzrostowo. 45. Wzrosty. Jest nawet dywergencja. Dajmy. Dobrze. Moje wejście jest 170 równa. 170, 170. Może to dobry znak. 80. 25. A stąd sobie jakieś małe z godziny. Tu mam jakiś poziom. Okej, tu bierzemy. Dobra, mamy to. No i czekamy te 7 minut. Zobaczymy, co oni tu wykombinują. Słaby pewno.
Jensin. Co tu dzisiaj mam jeszcze? Nowy Zelandczyk tu jest, ale my nie gramy. Miejsca pracy, turystyka. O, tu wskaźnik, to może coś tam poruszyć. 15. No i czekam. Mówcie, jak tam dzisiaj spędzacie dzień? No jeszcze te wczorajsze może. 4 godziny, co tam się dzieje. No tutaj znikło, kurde. To było KDBK. Daj. Poszło z panem. No. Ale tu grunt, że wybiło. Ten wierzchołek. Później co tu było? USDCHF. Dobra. Podwójny. I teraz ważne, żeby niżej nie poleciało, poniżej 7,9. USD i Japon. Siedem dziewięć się odbiło. Dokładnie. Jakieś wiadomości były na jenie w nocy? Nic nie było. Wiem, strasznie się wzmocnił. Michał, jak tam biznesy? Co tam w ogóle robisz teraz? Wiesz co, w klubie przedsiębiorczości pracuję z firmą mojego brata. No i tam się zajmuję i organizacją, i nagraniami, czyli nagrywam wiesz, relacje, wywiady różne z przedsiębiorcami. No, a fajna robota. Super. On się rozrasta teraz, nie? Ten klub, nie? W ilu jest w miastach? No, ciśniemy cały czas. Znaczy ogólnie w całej Polsce jesteśmy, ale spotkania organizujemy w 6 miastach w Polsce. No, 2 minutki zobaczymy. Jak tam Bitcoin? Aha, kupiłem 2 waluty, jak to się wie dzisiaj. To też znikło, kuźwa. I z RP kupiłem. Tu mam kupno.
kupno sprzedaż i kupiłem PNT. Też fajnie to wygląda, jest nabuzowane, jest zielona kropa. Hop, mówię nabuzowany. Ja sobie zbieram po 5%, nie? Kupuję coś, jak jest fajne miejsce. 5% zysku i szukam następnej, nie? I tak, takie koło, nie? Co to jest za wskaźnik tutaj, ten po prawej stronie, ten te żółto-niebieskie linie? O, to jest ten, wolumen. Tutaj ta czerwona, to masz największe skupisko, nie? Tego wolumenu. Czyli najwięcej tu kupowało i sprzedawało, nie? Myślę, że jak to przebije, będzie ok. Kupiłem, a to nie wiem, czy Marcinowi. Marcinowi tutaj siedziałem. RND. Gdzie to jest? RNDO. A to. Kiedy ja to kupowałem? Gdzieś tu. No to mi poszło 30%. Ale to nie, to gdzieś musiałem niżej. O, tu jest kreska. O, zobaczcie, tu kupowałem. Jest ta biała. Ale to kupowałem nie na handel, tylko trzymam, nie? 40%. Bo oni współpracują. Raz, że jest mało tej waluty, to jest 500 tylko milionów chyba. No i z Google, nie? Współpracują. Zaczęli współpracę. Dwa, trzy lata będę trzymał, to zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, wracamy tam. Bo już jest minuta po. Co się stało w ogóle? No, idzie. Oby miał rację, że oni to taką zmyłkę zrobili. 80% tak tych wiadomości tak działa, nie? Że robią zmyłkę. Dobra. Wolne baja. To się ruszyły. Dziwne, a te. I to czekać. Macie jakieś pytania, bo ja nie chcę wam tego zabierać święta.
A jak nie, to resztę trzymamy cały czas. Jeszcze, aby przelecieć, czy coś by się wydarzyło. No tu było wejście, ale za późno. Tu, no mogłem to zaryzykować, ale okay, tutaj nic nie widzę. No tu było to wejście. O, tu może być ciekawie dzisiaj. Będę po prostu patrzył, co ona zrobi w połowie. Tutaj nic nie widzę, nic nie widzę. Tu może coś było w nocy, to jest druga w nocy, no to. To było ciekawe tu. Euro USD. Ja myślę, że dolar będzie silniejszy. Euro. Czekajcie, zmierzę ten impuls. Dobra, to na godzinie jak wygląda. No tu mi się nie podoba. Nie podoba mi się ta świeca. Ale będę obserwował to. Euro funt. Jest połowie. Okej. Okay. Tu jest ciekawie, tu się robi. Ewidentnie nie ma siły iść do góry. Jest. Okej, okay, tu wchodzimy na sela. Moje wejście 105. Dwadzieścia pięć pixów tej strofy. Kurde, co? Zróbmy sobie tutaj 27. Okej. Poszło. Magie, jakbyś mógł, to daj na chwilkę na USD CAD na 4 godziny.
Where's the card? Już. Na 4 godzinki. I tutaj jakbyś rozciągnął FIBO od tego knota na dole, który jest ten najniższy, no do szczytu, nie? Do górki. Mhm. Ja tu właśnie wszedłem prawie na tym 7,9 na baja. Idealnie, prawda? No. A gdzie byś tutaj profit ustawił teraz, na 50? Jak teraz? Take profit, gdzie byś tu ustawiał? Jak chcę skalpować, to ja robię, wiesz, biorę ten sygnał i sobie na 50 ustawię. Tomasz, nie wiem, gdzie wchodziłeś, ale no to jest nieźle, 50 pipsów, nie? Tak bezpiecznie 50 chyba, nie? Znaczy, ja wziąłem też 50, tylko że z tego poprzedniego FIBO, które wyznaczyłeś. Czyli od tego knota na dole, który był, nie? To nie rozumiem. No tak jak przed chwilką FIBO wyznaczyłeś. No stąd, no. No to było do wejścia FIBO. No i tutaj dałem na take profit na 50. Z tego FIBO. Z tego FIBO. A robi się tak, że bierze się kolejny impuls. Bierze się kolejny impuls, czyli tu się zatrzymało i z tego wyznaczasz 50. A, okej. No ale jak już wziąłeś, no to możesz sobie ustawić, że połowę bierzesz na 38, a resztę na 50. Okej, dzięki. Jeszcze tu chciałem tego PESEL zobaczyć. Euro USD. No, tu będę obserwował. Dobra, to nie zawracam wam głowy. Dobrego wtorku. No i 18 się widzimy normalnie, nie? Kto będzie chciał, nie? A tu nagranie rzucę. Dzięki Fabian, Michał, Asia, Justyna za obecność. Dzięki, trzymaj się.